Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie, słuchajcie, na portalu widotesty.pl i dzisiaj zapraszam was na recenzję karty graficznej, która jeszcze nie była na naszym portalu testowana, a mowa o karcie graficznej AMD Radeon R9 290 bez tego X-a, czyli ta teoretycznie we mnie wydajna konstrukcja. Jeżeli chodzi o samą kartę graficzną, słuchajcie, to jest konstrukcja Sapphire z chłodzeniem referencyjnym, która już jest zainstalowana w obudowie. Zaraz się przyjrzymy bliżej. Co do samej karty graficznej, to ona posiada aż 4 GB, słuchajcie, pamięci, oczywiście typu GDDR5, GCM, wsparcie dla wszystkich technologii, które najnowsze Radeony tutaj prezentują. Jeżeli chodzi o samą kartę graficzną, ona ma tak zwaną opcję Dual BIOS, tak? Czyli mamy przełącznik na karcie, ja to wam pokażę w praktyce, który pozwoli nam, że tak powiem, przemieszczać się pomiędzy dwoma BIOSami. To z kolei przekłada się na to, że jeżeli chcemy tą kartę podkręcać, a mamy taką możliwość, no to bez problemu, w razie by coś nie poszło, po prostu możemy sobie przeskoczyć na drugi BIOS. Tak, patrzę, co tu jeszcze jest ciekawego, żebym mógł wam przekazać. Wiecie co, no w zasadzie chyba jak chodzi o opakowanie, to nic ciekawego tutaj takiego nie znajdziemy, więc przyjrzyjmy się samej karcie już w naszym zestawie testowym. Omawianie tej karty zacznę od przełącznika, o którym wspominałem. Tutaj, słuchajcie, macie switch, który można przesunąć w lewo, w prawo i w zależności po prostu od wybranej opcji sobie dalej wybieramy kolejne wersje, że tak powiem, BIOS, tak, z Dual BIOS. Jedziemy sobie dalej. Jedziemy sobie na zasilanie. Tutaj od razu przyjrzymy się, jak wygląda podpięcie zasilania. Wtyczki są podpinane z boku, jedna 8, jedna 6-pinowa, także one nie przedłużają nam długości całej karty, a ta, słuchajcie, do najkrótszych konstrukcji nie należy. Natomiast dokładny wymiar wam pokażę po prostu na koniec już, jak tą kartę wyjmę z obudowy. Jedziemy sobie niżej. Sama konstrukcja chłodzenia karty graficznej, jak wspomniałem, jest zwarta. To jest konstrukcja referencyjna. Oczywiście lepiej będziecie ją widzieli poza obudową, także ja tylko zwrócę wam uwagę na fakt, że konstrukcja ta będzie powodowała, że obudowa nie będzie się tak w środku nagrzewała tutaj dodatkowo, bo całe powietrze jest później tutaj wypychane po prostu tyłem, trochę się bokami wydostaje, ale nie dużo. Natomiast za chłodzenie całości odpowiada ten tutaj turbinowy wentylator, który nabierając powietrza tutaj między innymi też z boku, z góry, tłoczy nam całość przez radiator, który jest tutaj w środku i który tutaj troszeczkę zresztą widać. No i tak jak wspomniałem, po schłodzeniu całej karty powietrze bezpośrednio wypychane jest po prostu na zewnątrz. Jeżeli chodzi o PCB czarne, błyszczące, no i jak widzicie, karta jest dosyć słusznych rozmiarów tutaj. Ok, słuchajcie, wiemy już, jak wygląda nasza karta graficzna, jak wygląda w obudowie w naszym zestawie testowym. Czas przejść do testów bardziej praktycznych, czyli przede wszystkim gry i od tego właśnie zaczniemy. Potem sprawdzimy sobie jeszcze temperatury i głośność pracy układu chłodzącego, a na sam koniec, jak już kartę wyjmę z obudowy, zobaczymy, jak ona wygląda dokładnie. See you.
see you. Moi drodzy, słuchajcie, zaczynamy sobie pomiary poboru prądu, głośności i temperatury. Zaczniemy od temperatury, słuchajcie. Komputer już tu chodzi od naprawdę długiego czasu i zobaczmy na temperaturę. Aktualna temperatura minimalna to 41 stopni, natomiast z takim kompletnym minimum to było 39 stopni, natomiast te 41, jak widzicie, jest temperaturą jak najbardziej tutaj stabilną. Jeżeli chodzi o prędkość wentylatorów, w tej chwili ona wynosi około 20%, maksymalnie to było 21%, co odpowiada około 1100 obrotom, czyli dosyć szybko. Co do samej karty i jej parametrów, to jest konstrukcja referencyjna, tak jak mówiłem, 4 GB pamięci typu GDDR na pokładzie, 512-bitowa szyna, jeżeli chodzi o taktowanie rdzenia, 947 i 1250 fizyczne pamięci. Ja teraz tak, słuchajcie, pobór prądu, o, zobaczymy sobie pobór prądu. Dla jednostki nieobciążanej cały zestaw to około 77 W, tak jak widzicie, się tutaj w tych granicach właśnie ten pobór waha. Ja teraz mam umieszczony już i gotowy do pomiaru sonometr w odległości tradycyjnie 30 cm od karty. Natomiast z uwagi na to, że muszę ręcznie zatrzymać obydwa wentylatory na samym chłodzeniu, to po prostu wyniki pomiaru głośności będziecie widzieli tylko i wyłącznie na naszym portalu w tej recenzji tekstowej. Karta w przypadku komputera nieobciążonego, nieobciążonej samej karty graficznej miała tutaj głośność na poziomie 39 dB przy głośności tła 35,2 dB, czyli mimo, że mamy tutaj do czynienia z konstrukcją referencyjną, w spoczynku ta karta jest cicha. Nas oczywiście będzie przede wszystkim interesowała, natomiast głośność podczas pracy tej karty pod pełnym obciążeniem, tak samo temperatury, więc ja już tutaj sobie włączam obciążenie pełnoekranowe programem FureMark, także tutaj zaraz idzie cały czas na 100%. Temperatura, jak widzicie, zaczyna rosnąć, a ja do Was zaraz wracam. No okej, słuchajcie, karta graficzna już jest od jakiegoś czasu obciążana, nie tam jakoś super długo,
pół godziny jeszcze nie minęło, natomiast zobaczcie, że temperatura już się bardzo mocno ustabilizowała i tutaj się praktycznie nic nie zmienia. Obciążenie samej karty cały czas 90 kilka 100%, najczęściej tak jak w tym momencie. I temperatura karty, słuchajcie, aktualna i maksymalna to 94 stopnie Celsjusza. Takie wartości tutaj to chłodzenie pozwala utrzymać stabilnie na tej karcie. Jeżeli chodzi o pobór prądu, ale tylko przy obciążanej samej karcie graficznej, to w tym momencie on wynosi około 370, jak widzicie, niecałych 2 W. Natomiast nas przede wszystkim będzie też interesował pobór całej platformy, żeby wiedzieć przy tak wymagającym procesorze, jakim jest tutaj FX6300, jaki zasilacz też musimy tutaj minimum mieć, żeby ta karta pracowała poprawnie. Słuchajcie, ja teraz sobie wykonam pomiar głośności sonometrem, tylko podobnie jak poprzednio muszę zatrzymać te wentylatory, dlatego powiem Wam, jaka była wartość, a wyniki też będziecie oczywiście widzieli na naszym portalu. Słuchajcie, zmierzyłem głośność pracy chłodzenia na karcie graficznej i pomiar wykazał tutaj 55,4 dB jako wartość najniższą. Natomiast z uwagi tutaj na praktycznie pełne obciążenie, ta wartość skakała w granicy 55,4–55,7 dB najczęściej. Zobaczmy teraz, jak pracowały wentylatory przy takim ciągłym obciążaniu. Użycie, tak jak widzicie, maksymalnie było praktycznie cały czas 100%, tylko niewielkie skoki. Prędkość wentylatorów dochodziła do 51% maksymalnie, co odpowiadało niecałym 2700 obrotom na minutę. Czyli jeszcze tutaj można by było ją trochę przydusić. Natomiast ja, słuchajcie, teraz wezmę, obciążę cały zestaw programem PM95 i programem właśnie FureMark i wracam do Was z wynikami poboru prądu, ale przez całą platformę. No okej, słuchajcie, procesor, jak widzicie, podkręcony. To jest to, o czym wcześniej mówiłem. Zresztą tak jest zawsze w przypadku testów kart graficznych i nie tylko. Tak samo obciążana jest cały czas karta graficzna. To też słychać. I zobaczmy, jaki pobór prądu był tutaj maksymalnie. Pamiętajcie, przez całą jednostkę 552 W z mam hakiem prawie 553 W. No, czyli mamy w tym momencie ścisłą czołówkę, jeżeli chodzi nie tylko o głośność, ale także właśnie pobór prądu. Natomiast pamiętajcie, pobór prądu całej platformy. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, karta już jest poza budową, wykręcona po testach, więc można jej się przyjrzeć trochę bliżej. Przede wszystkim przyjrzymy się temu referencyjnemu chłodzeniu, w którym z jednej strony w zasadzie nie ma nic niezwykłego, tak, plastikowa, szczelna obudowa, czyli to, o czym mówiłem, że tutaj ta karta jakoś znacznie nie przyczyni się do nagrzewania naszego wnętrza komputera. Radon, czerwone oczywiście akcenty. I powiem Wam teraz, że jest dosyć dziwną, ale ja wiem, że tutaj nic specjalnego w zasadzie nie ma. Zwykłe referencyjne chłodzenie, zwykłe naklejki, ale mi się to podoba. Naprawdę całkiem fajnie to wygląda. I od strony wizualnej w zasadzie nie ma do tego żadnych większych uwag. Co do samego tego wentylatora, to zobaczcie, on wygląda dokładnie w taki sposób, czyli macie taki typowy turbinowy wentylator, który kręcąc się w ten sposób zasysa ciepłe powietrze, chłodne powietrze do środka karty i przepycha przez radiator, który tutaj widać, a następnie ciepłe powietrze dostaje się tutaj na śledziach. Jak już przy tych śledziach jesteśmy, no to dalej o rybołówstwie słów kilka, bo mówimy sobie porty. Tutaj mam dosyć standardowe wyposażenie, czyli 2x DVI, pełnowymiarowe HDMI i pełnowymiarowy DisplayPort. Reszta śledzia jest zajęta właśnie przez te wloty ciepłego powietrza i powiem Wam, że jeżeli komputer pracuje, karta oczywiście jest w takiej pozycji zainstalowana i tutaj przyłożycie sobie rękę, to czuć, że faktycznie to powietrze jest w dosyć efektywny sposób przez tą kartę przepychane. Przy okazji możecie bliżej przyjrzeć się przełącznikowi BIOS. Sam układ chłodzenia tylko delikatnie, tutaj dosłownie wystaje poza obrys karty graficznej, tak więc jakoś mocno jej nie przedłuża i to, co obiecałem, czyli teraz sobie to możemy zmierzyć. Od śledzia do końca karta ma, no, gdzie uciekasz, jest prosto mniej więcej, 27 cm z małym hakiem, to jest niecałe 28 cm. I ta długość nie jest przedłużona tutaj dodatkowo przez wystające tutaj podpięcie od zasilania, które macie oczywiście z boku, tak, o czym mówiłem. Tutaj są całkiem ciekawe otworki, widzicie? Między innymi tymi otworami jest tutaj zasysane chłodne powietrze, dodatkowo jeszcze.
Tak więc, no, tak wygląda cała konstrukcja. Mówię, no, to ja tego rozkręcał nie będę, bo to już by wtedy nie była ta karta, którą następnie nie mogliby testować, tak? Bo już będzie inna pasta, inaczej to będzie złożone. Znaczy złożona będzie tak samo, ale inna pasta i wiadomo, że już inne temperatury mogą tutaj na tej karcie być. Więc słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą konstrukcję. Więcej zdjęć na pewno, czy w ogóle zdjęcia będą na tej części tekstowej tej karty graficznej, a ja zapraszam Was teraz na podsumowanie testów. No moi drodzy, słuchajcie, już jesteśmy na samym końcu, czyli podsumowanie i powiem Wam tak, jeżeli chodzi o tą kartę graficzną, to ona w zasadzie mnie nie zaskoczyła, poza jednym wyjątkiem. Ale od początku, przede wszystkim tak, w tej chwili to jest, moi drodzy, ścisła czołówka wszystkiego, co testuję. Dosłownie, wszystkiego, co testuję, jeżeli chodzi oczywiście o karty graficzne, czyli wydajność. Tutaj ta konstrukcja plasuje się w ścisłej czołówce, mało tego, tu właśnie ta jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, czyli wydajność Battlefield 4. No słuchajcie, no, rewelacja, powiem Wam szczerze, bo wydajność była tutaj zdecydowanie lepsza niż nawet konstrukcji konkurencji, tak, 780 Ti. I ta karta wyprzedziła je to dość znacznie właśnie rywali w przypadku Battlefielda 4. Tak nie było w przypadku innych gier. Czy to wypadek przy pracy? Jeżeli tak, to bardzo miły w każdym razie. Natomiast ta karta, no, plasuje się tutaj w ścisłej czołówce wydajności i zawsze pozwoli nam nie tylko na płynną, ale i w pełni komfortową rozgrywkę. Ja zwrócę Waszą uwagę przede wszystkim na wykresy te z rozgrywek wieloosobowych, ale także z Crysisa czy z kampanii. Tutaj ta karta była testowana na tym monitorze, który jest z tyłu i gdzie pisze, że kabel jest niepodłączony. No nie inaczej, bo karty nie ma, no nie? I tutaj rozdzielczość to 2560x1080 pikseli. Wyższa i to dosyć zdecydowanie niż w przypadku tradycyjnej, powiedzmy przeze mnie testowanej rozdzielczości, czyli Full HD. Oczywiście testy te, które będą porównywały tą kartę z innymi, były cały czas według jednej procedury testowej na starym monitorze Full HD te same ustawienia. Mówię tutaj o tej rozgrywce wieloosobowej, którą widzieliście. I tutaj ta karta również pozwala bez problemu na zachowanie pełnej płynności gry. Co ciekawe, Crysis czy maksymalne ustawienia szczegółowości, włączone filtrowanie przy procesorze, no za raptem 400, tak, parę złotych podkręconym, no jednak to nie jest demon wydajności, a Crysis lubi mocne procesory. Ta karta i tak pozwoliła na zachowanie płynnej rozgrywki, bo minimalna ilość klatek, co zobaczycie oczywiście na wykresie w tej recenzji tekstowej, wynosiła 25, czyli w zasadzie cały czas gra była płynna. Oczywiście o 100% komforcie tutaj trudno mówić, bo ta ilość klatek musiałaby być przynajmniej powyżej 40, żeby o takim komforcie mówić, ale gra też znowu nie cięła, tak? Nie było spadków do, nie wiem, 8-12 FPS, tak? Cały czas to było 25 i w górę, no z czego te spadki też za częste nie były, tak więc tutaj brawa, brawa naprawdę jeszcze raz za wydajność do tej karty. Wspomniałem, że ta karta w tej chwili też czołówka, jeżeli chodzi o wszystkie testy, które przeprowadzam. Dokładnie tak samo jest, jeżeli chodzi o głośność pracy, ponieważ to jest w tym momencie jedna z najgłośniejszych konstrukcji, natomiast jeszcze nie lider, co ciekawe, myślałem, że będzie nowy lider, jeszcze nie, ale niedużo już braknie. To jest w tej chwili karta, która pozwala na dobre testowanie zasilaczy, bo pobór prądu powyżej 550 W z podkręconym FX-em to też jest czołówka, jeżeli chodzi o właśnie pobór prądu, jeżeli chodzi o temperatury. Tutaj też to jest czołówka, 90 kilka stopni. To jest jedna z najcieplejszych konstrukcji. Cieplejsza była jedynie konstrukcja z Otaka GT640, ale z pasywnym chłodzeniem. Tak więc pod tym względem ten referent cały czas jest naj, tak? I słuchajcie, tą płyną sobie w zasadzie zakończymy. Osoby bardziej zainteresowane tematem zapraszam do tej recenzji tekstowej. Tam będą zdjęcia tej karty, wszystkie wykresy i myślę, że trochę bardziej rozpiszę się, jeżeli chodzi o podsumowanie. A jak karta sprawdza się w praktyce, widzieliście w końcu też na filmie. Tak więc ja dziękuję Wam za uwagę. Słuchajcie, łapki w górę, pomoże to nam rozwijać nasz kanał. Pamiętajcie o naszym forum technologicznym. Macie jakieś pytania, zachęcam do zaglądania, zachęcam do wypowiadania się i do zobaczenia w następnych filmach.